Witam Was w 7 odcinku z serii Historie Wielkiego Stepu. Dzisiaj opowiem Wam o ludzie, który przez 300 lat miał potężne państwo w zachodniej części euroazjatyckiego stepu. O ludziach, którzy czerpali ogromne zyski z handlu z Chinami i Europą Zachodnią. O ludziach, którzy postanowili przyjąć judaizm jako swoją naczelną, panującą religię. Mowa oczywiście o Chazarach, ludzie tureckim, który przybył tutaj, aby władać przez 300 lat potężnym kaganatem chazarskim. Jak może pamiętacie, ludy tureckie mają swoją genezę w Azji Centralnej, w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. W połowie VI wieku potężny kaganat Göktürków sięgał na zachodzie Wołgi, wypierając z tych terenów Awarów, którzy później szukali schronienia na terenie obecnych Węgier i których historię opowiedziałem Wam już w poprzednim odcinku. Ten pierwszy potężny twór koczowniczych Turków nie trwał nawet 100 lat i szybko rozpadł się na wschodni i zachodni kaganat. Turcy zachodu w połowie VI wieku kontynuowali swoją ekspansję na zachód i sięgnęli swoimi wpływami aż po Krym. Lecz, jak to wówczas bywało, także szybko rozpadli się na mniejsze potęgi. A jedną z nich właśnie na początku VII wieku był kaganat chazarski. Powodem rozpadu tureckiego kaganatu w Azji Centralnej była między innymi bardzo aktywna polityka w owym czasie Chin, zapanowania dynastii Tang. Chińczycy wysyłali wówczas ekspedycje wojskowe w centrum Azji, aby zabezpieczyć swoje wpływy polityczne tak daleko na zachodzie, jak to tylko możliwe. A na ich drodze stały wówczas właśnie plemiona tureckie. Elita kaganatu Chazarów była więc etnicznie turecka, lecz całość ich ogromnego państwa to była mozaika różnych ludów koczowniczych i osiadłych. W ich skład wchodziły pozostałości Hunów, Awarów, Bułgarów, Alanów, a także górale Kaukazu, Grecy z nadmorza Czarnego, a także Słowianie w rejonach północno-zachodnich. Położenie kaganatu Chazarów pozwalało im na czerpanie ogromnych zysków z handlu. Tędy biegły w owym czasie główne nitki szlaku jedwabnego z Chin przez autostradę Wielkiego Stepu aż po Morze Czarne i dalej na zachód. Od IX wieku pośredniczyli Chazarowie także w handlu pomiędzy Arabami na południu i Waregami na północy. Już w połowie VI wieku Bizantyjczycy wysyłali duże ilości złota do Chazarów, aby ci pomogli im uporać się z Sasanidami, którzy w owym czasie bardzo zagrażali wschodnim granicom imperium. Jak pamiętacie, w 626 roku Sasanidzi niemal nie doprowadzili do upadku Bizancjum, kiedy to wraz z Awarami i Słowianami uderzyli z dwóch stron na Konstantynopol. Interwencja Chazarów była wówczas bardzo udana. Wyprawili się oni w głąb terytorium sasanickiego imperium i spowodowali tam znaczne spustoszenie, dając Bizantyjczykom nieco wytchnienia. Chazarowie nieświadomie wówczas przyczynili się bardzo do ekspansji islamu, ponieważ zdecydowanie w VII wieku osłabili imperium Sasanidów, które później padło dość nieoczekiwanie łatwym łupem jako pierwsze danie wielkiej arabskiej ekspansji. Gdyby Chazarowie nie najechali wówczas Sasanidów w latach 40. VII wieku i nie spowodowali takich wielkich zniszczeń, być może Sasanidzi daliby radę odeprzeć arabską inwazję z południa i to zupełnie zmieniłoby losy świata, ponieważ zatrzymaliby tą wielką machinę, która dopiero się rozkręcała. Gdyby już wtedy powstrzymać Arabów, być może islam w ogóle nie rozpowszechniłby się na tak wielkie terytoria i pozostałby jakąś taką małą religią, która istniałaby sobie na Półwyspie Arabskim i nigdzie więcej. Lecz niestety, Chazarowie nieświadomi, tak jak powiedziałem, pokonali Sasanidów, osłabili ich niesamowicie, a później Arabowie z dużym szczęściem i z Koranem na ustach dokonali swego, pobili Imperium Sasanickie i tam stworzyli swoją pierwszą bazę do dalszej ekspansji, głównie na zachód,
i przez to właśnie powstał pierwszy kalifat, kalifat Umajadów, ale Chazarowie poprawili się i po 100 latach zrobili coś zgoła innego. W drugiej połowie VII wieku zachodnią część Wielkiego Stepu Chazarowie dzielili jeszcze z Bułgarami, którzy zamieszkiwali tereny obecnej Ukrainy i tam tworzyli swoją Wielką Bułgarię, czyli ostatni etap w wędrówce tego ludu, kiedy byli oni jeszcze wszyscy razem pod wodzą wielkiego Hana Kubrata. Wnet, po jego śmierci, Chazarowie pokonali Bułgarów i ci ostatni rozpierzchli się po świecie, a Chazarowie uzyskali ostatecznie dominację nad całością stepu na zachód od Wołgi. Od tego momentu prowadzą oni dalekosiężną politykę i dbają o to, by interes na szlakach handlowych kwitł. W 704 roku ucieka do nich cesarz Justynian II i nawet dostaje za żonę siostrę Kagana Busira, lecz później zmienia on front, próbuje zamordować Justyniana, który ucieka i ostatecznie przy pomocy Bułgarów naddunajskich odzyskuje władzę w Konstantynopolu, lecz jego stepowa żona po kilku latach zostaje mu przysłana, co świadczy o tym, że jednak relacje z Kaganem Busirem znów się ocieplają. Dekadę później cesarz Leon III także szuka koligacji rodzinnych z Chazarami. Jego syn, późniejszy cesarz Konstantyn V, włada w latach 741-775, poślubia córkę Kagana Bihara, Cicak, która po chrzcie otrzyma imię Irena. Ich syn będzie cesarzem z przydomkiem Chazar. Lecz mimo dobrych relacji z Chazarami, 8 i 9 wiek to okres ciągłego osłabienia Imperium Bizantyjskiego, głównie z powodu Arabów oraz Bułgarów naddunajskich. Bizantyjskie posiadłości na Krymie stopniowo przejdą we władanie Chazarów. Tak więc najpierw Chazarowie nieświadomie przyczynili się bardzo do ekspansji islamu, ale później naprawili swój błąd i przez pozostałą część VII, a głównie w VIII wieku byli praktycznie jedyną potęgą, która była w stanie przeciwstawić się islamowi. I tak właśnie, kiedy Arabowie już pokonali Sasanidów, ruszyli dalej na północ, chcąc eksportować islam za Kaukaz. Tutaj w 652 roku w bitwie pod Balandżar Chazarowie zadali im ogromną klęskę i to zatrzymało ich ekspansję na długie lata. Później będą jeszcze oni oczywiście próbować eksportować swoją religię na północ od Kaukazu, ale zawsze na ich drodze stać będą Chazarowie. Natomiast Bizantyjczycy, jak wiemy, osłabieni przez najazdy awarskie, wcześniej huńskie, teraz wcześniej sasanickie jeszcze, nie byli już na tyle silni i tutaj sobie ujście znalazł islam, ale to już zupełnie inna historia. Kilka słów o uzbrojeniu Chazarów i kompozycji ich armii. Składała się ona przede wszystkim z trzech rodzajów wojska. Ciężkozbrojnej jazdy, głównie pochodzenia tureckiego, którą tworzyła przede wszystkim arystokracja chazarska. Lekkozbrojnej jazdy, przede wszystkim konnych łuczników oraz piechoty wywodzącej się głównie z podległych plemion. Ciężkozbrojna jazda była świetnie wyposażona. Jako że Chazaria była bardzo bogatym krajem, wojownicy ci mieli najlepsze dostępne w owym czasie pancerze, kolczugi, karaceny lub lamelki skórzane lub żelazne. Na głowach piękne hełmy, a w ręku włócznie, tarcze oraz szable. A do tego oczywiście nieodzowny element kultury stepu, łuk refleksyjny. Często nawet konie chazarskich arystokratów posiadały kosztowne metalowe pancerze. Była to potężna, ciężka kawaleria na długo przed tym, jak podobni jeźdźcy pojawili się w średniowiecznej Europie. Ich wsparcie stanowiła lekka jazda złożona z Turków, Hunów, Awarów, Alanów i innych ludów koczowniczych. Nie posiadali oni ciężkich pancerzy, ale też ich nie potrzebowali, bo nie stawali do bezpośredniej walki. Ich zadanie polegało na ostrzeliwaniu przeciwnika ze świetnych, kompozytowych łuków refleksyjnych, które miały zasięg skutecznego rażenia sięgający 200 metrów. Duży zasięg, szybkie konie i doskonali jeźdźcy. Tak można by podsumować niezwykle skuteczną, lekką jazdę chazarską.
Uzupełnienie tego wszystkiego stanowiła piechota, w zdecydowanej większości lekko zbrojna. Wykonywała ona zadania, które były trudne dla kawalerii, przede wszystkim oblężenia miast, walka w górach lub w lasach Kaukazu czy Rusi. W formacjach pieszych służyło wielu Słowian z podległych Chazarom plemion dzisiejszej Ukrainy i Rosji. Walczyli oni głównie włóczniami i toporami, ale nie stronili też od łuków. W 717 roku, kiedy kalif Umar próbował zdobyć Konstantynopol, Chazarowie ruszyli z pomocą Bizantyjczykom, a mimo że przegrali, to przyczynili się znacząco do uratowania bizantyjskiej stolicy. Później wybuchła wielka wojna pomiędzy Chazarami i Arabami. Doszło do krwawych bitew, a następstwa tego konfliktu były szczególnie gorzkie dla Arabów. Ich pierwszy kalifat Umajadów upadł właśnie między innymi z powodu sromotnych porażek na północy, a miejsce jego zajął kalifat Abbasydów, który nigdy już nie osiągnął takich rozmiarów jak poprzedni i świat arabski nieodwracalnie uległ rozczłonkowaniu. Ale po kolei, skupię się na tej wojnie dość szczegółowo. Po porażce, jaką Chazarowie doznali w 717 roku, kiedy to ruszyli na pomoc Konstantynopolowi, w 722 przekroczyli Kaukaz i wkroczyli do Armenii, gdzie pokonali armię lokalnego namiestnika prowincji i skierowali się na wschód w kierunku Derbentu, który był w rękach muzułmanów. Kalif Jazid II wysłał błyskawicznie na północ swojego najlepszego generała z silną armią, liczącą około 20 tysięcy ludzi. Zabezpieczyli oni strategiczny przyczółek w Derbencie i ruszyli dalej na północ ścigać chazarską armię. Doszło do bitwy, w której liczna armia chazarska uległa mniej licznym Arabom, dowodzonym przez świetnego generała Jarraha ibn Abdullaha. Muzułmanie ruszyli dalej na północ i stanęli pod murami Balandżaru, miasta, pod którym ponieśli historyczną klęskę podczas swojego pierwszego najazdu tak daleko na północ w 652 roku. Tym razem szturm na miasto się powiódł i zostało ono zdobyte. Islamscy historycy opisują niesamowite bogactwa, które zrabowali żołnierze Allaha w tym bogatym kupieckim emporium. Podobno każdy z nich otrzymał 300 złotych dinarów, co oznacza, że otrzymał ponad kilogram tego cennego kruszca. Ponadto pobrano tak dużo jeńców, że nie byli w stanie muzułmanie ich wszystkich ogarnąć, dlatego część z nich utopili w rzece. Te wszystkie relacje późniejszych arabskich kronikarzy są prawdopodobnie nieco przesadzone, ponieważ chcieli oni zachęcić swoich współbraci w wierze do wojennych wypraw na północ w celu krzewienia islamu i dlatego właśnie tak wyolbrzymiali skalę sukcesu tej wyprawy Jarraha ibn Abdullaha. Faktem jest natomiast, że Arabowie nie poprzestali na tym i parli dalej na północ, w samo serce Chazarii. Trafili na kolejne bogate miasto, które w zamian za oszczędzenie go wypłaciło sowity okup. Lecz wtedy to do Jarraha ibn Abdullaha doszły wieści o tym, że Chazarowie dopiero teraz szykują potężną armię, aby odeprzeć najazd, a ta armia, którą pokonał wcześniej, to był jedynie taki pomniejszy zagon dowodzony przez jednego z synów Kagana. Jako że umajacki generał był inteligentnym człowiekiem, szybko zarządził odwrót, aby czmychnąć ze stepu, zanim zaleje go fala konnych wojowników. W kolejnym roku otrzymał posiłki i zrobił ponowny wypad za bramę Alanów, przełęcz, która jest najdogodniejszym przejściem przez Kaukaz poza przybrzeżnymi trasami. W 724 roku Chazarowie z kolei przekroczyli góry i wkroczyli na teren Armenii. Tutaj doznali sromotnej klęski
z rąk Jarraha ibn Abdullaha, a ten wykorzystał to, aby zabezpieczyć posiadłości arabskie na całym obszarze południowego Kaukazu. W tym samym roku kalif Jazid II zmarł i zastąpił go Hisham al-Malik, który przywołał do siebie zdolnego generała i zastąpił go jego bratem Maslamą. Ten wykonał kilka udanych wypadów za bramę Alanów, aż w 727 roku sam Kagan Hazarów stanął na czele armii, bo widać było, że konflikt na Kaukazie eskaluje i jest on kluczowy dla obu tych mocarstw. Rozstrzygnięcie przyszło w 728 roku, kiedy to Maslama poprowadził jesienią ogromną armię na północ, chcąc prawdopodobnie sięgnąć samej stolicy Hazarów, Atil. Jednak pogoda okazała się sprzymierzeńcem obrońców. Ulewny deszcz zmienił step w morze błota i przez długie tygodnie Arabowie przedzierali się przez bezkresny, grząski step, nękani cały czas hazarskimi atakami. Wyprawa ta była katastrofą dla arabskiej armii. Maslama co prawda uszedł z życiem, ale został odwołany z linii Kaukazu, a w kolejnym roku Hazarowie odebrali większość nabytków terytorialnych, które od 722 roku umajaccy generałowie zabezpieczyli. Teraz na Kaukaz wrócił Jarrah ibn Abdullah i wiosną 730 roku wyprawił się na północ, chcąc wreszcie zdobyć hazarską stolicę i zanieść Koran daleko na euroazjatycki step. Ta wyprawa także nie powiodła się i generał musiał powrócić, lecz kto sieje wiatr, ten zbiera burzę i jeszcze tego samego roku, w jesieni, ogromna hazarska armia ruszyła wzdłuż Morza Kaspijskiego i obległa miasto Ardabil daleko w głąb terytorium kalifatu. Jarrah ibn Abdullah oczywiście błyskawicznym marszem ruszył na odsiecz tej twierdzy zamieszkałej przez 30 tysięcy ludzi, lecz pod murami miasta w trzydniowej bitwie prawie cała jego armia została zniszczona, a on sam poległ. Był to chwalebny czas dla Hazarów. Zdobyli oni ważne umajackie miasto, splądrowali bogatą prowincję i rzucili ogromny strach na świat muzułmański. Co ciekawe, rok później, tysiące kilometrów na zachód, dojdzie do kolejnej wielkiej porażki islamskiej ekspansji. Karol Młot powstrzyma Maurów na francuskiej ziemi w bitwie pod Poitiers w 732 roku. Te dwie ogromne porażki doprowadzą ostatecznie do upadku kalifatu Umajadów w 750 roku, ale zanim do tego dojdzie, wróćmy do zmagań na linii Kaukazu. Na front przybywa ponownie Maslama i udaje mu się nawet przeprowadzić wyprawę odwetową w 732 roku, ale kalif nie jest dostatecznie zadowolony i zamienia go na Marwana ibn Muhammeda. Ten z kolei kolejne lata nie czyni żadnych śmiałych wypadów za Kaukaz, skupia się jedynie na przywróceniu arabskiej zwierzchności na południe od tych gór. Lecz nad kalifatem zbierają się czarne chmury, bo sojusz bizantyjsko-hazarski właśnie zostaje przypieczętowany małżeństwem Konstantyna V z hazarską księżniczką. W obliczu tego niebezpieczeństwa Marwan ibn Muhammed postanawia zakończyć problem z Hazarami raz na zawsze. Udaje się do kalifa i prosi go o wsparcie w organizacji wielkiej ekspedycji za Kaukaz. Kalif popiera jego ambitny plan, zostaje ogłoszony dżihad, święta wojna w imię islamu. Pod komendę Marwana ściągają wojownicy niemal z całego ogromnego kalifatu Umajadów. Kronikarze arabscy opisują ogromną armię liczącą 150 tysięcy wojowników, siłę jakiej nigdy nie widziano w tym rejonie. W 737 roku ogromna armia rusza na północ
podzielona na dwie kolumny. Jedna uderza przez bramę Alanów, a druga wybrzeżem Morza Kaspijskiego. Chazarowie, widząc tą ogromną siłę, nie podejmują otwartej bitwy, wycofują się jedynie stopniowo w głąb swojego terytorium. Arabowie wkrótce docierają do Wołgi i zajmują kluczowe bazy Chazarów w tym rejonie, lecz oni nadal unikają otwartego konfliktu, tak więc Marwan ibn Muhammad podąża na północ wzdłuż zachodniego brzegu Wołgi. Ściga cały czas Chazarów, którzy się wycofują. Dociera wreszcie do terenu Słowian, gdzie bierze 20 tysięcy jeńców, którzy później zostają przesiedleni na południe od Kaukazu. Wreszcie udaje mu się z zaskoczenia zaatakować część chazarskiej armii, pokonać ją i wziąć licznych jeńców. Widząc, co się dzieje, Kagan prosi o pokój. W odpowiedzi otrzymuje słowa: islam albo miecz. Kagan wybiera islam. Lecz jest to tylko pusta deklaracja, bo kiedy tylko arabska fala wycofa się ze stepu, Chazarowie odrzucą tą religię i przyjmą zupełnie inne wyznanie jako panujące. Tak właśnie pozornym zwycięstwem muzułmanów w 737 roku kończy się długa seria wojen arabsko-chazarskich. 9 lat później wybucha rewolucja Abbasydów i cały świat arabski na pewien czas zostanie pogrążony w chaosie. Allahu Akbar. Wydarzeniem, które rozbudza do dzisiaj wyobraźnię wielu, jest krok, który w VIII wieku wykonali chazarscy kagani. Mianowicie przeszli sobie na judaizm. Nie chcąc uczestniczyć w tym zmaganiu bizantyjsko-arabskim, wybrali trzecią drogę. Przyjęli judaizm, przyjęli rabinów jako swoich guru i przeszli na religię mojżeszową. Oczywiście pewnie miało to znaczenie dla ich finansów, bo kupcy żydowscy byli bardzo dobrze prosperujący w owym czasie, więc widząc skuteczność tych kupców, na pewno Chazarowie też chcieli się do nich trochę zbliżyć. Być może pociągała ich idea judaizmu. Nie wiemy dokładnie, co spowodowało tak dziwną decyzję. Niemniej jednak nie można przeceniać za bardzo skali tego wydarzenia, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, kaganat chazarski był wielką mozaiką licznych ludów i tam było również mnóstwo religii. Tam oczywiście na południu było trochę islamu, tam były też wpływy chrześcijaństwa z zachodu, tam było mnóstwo ludzi wyznających po prostu tangryzm, czyli rdzenną religię ludów tureckich. Były jeszcze inne religie, takie szamanistyczne, które ludność miejscowa wyznawała. Więc nie można powiedzieć tak, że cała Chazaria Wielka stała się nagle judaistyczna. To tylko dotyczyło elity tysiąca, może kilku tysięcy najważniejszych Chazarów. Później, w drugiej połowie VIII wieku, kiedy już upadł kalifat Umajadów, ich miejsce zajęli Abbasydzi, próbowali oni bardziej dyplomatycznie ułożyć sobie stosunki z Chazarami. W efekcie tych kombinacji dyplomatycznych często chazarskie księżniczki wyruszały na południe, aby zostać żonami muzułmańskich możnych. Ale niestety te działania kończyły się zwykle bardzo fatalnie. Mianowicie zwykle te chazarskie księżniczki umierały bardzo szybko po przybyciu na południe. Czy to z powodu jakiegoś tam otrucia, czy to normalnie umierając przy porodzie. Tak czy inaczej, za każdym razem powodowało to ogromną wściekłość ich ojców oraz braci, którzy ruszali z wyprawami odwetowymi na południe i mścili śmierć swoich sióstr i córek. I tak w kółko. Potem znowu Abbasydzi próbowali ugładzić te stosunki, znowu przybywała kolejna księżniczka, no i znowu cykl się powtarzał. Także te stosunki ciągle nie układały się zbyt dobrze, chociaż handel kwitł, no bo to było główne źródło bogactwa Chazarów.
aż do IX wieku. Bo w IX wieku siłą rzeczy te stosunki musiały być już lepsze, ponieważ oba te mocarstwa zaczęły mieć znacznie większe problemy na swojej głowie. W 830 roku Węgrzy migrujący ze wschodu na zachód doprowadzili do rebelii wewnątrz chazarskiego kaganatu i część Chazarów postanowiła dołączyć do nich w ich marszu na zachód, osłabiając tym samym sam kaganat. Ten cios spowodował także rozluźnienie zwierzchnictwa nad Bułgarami Kamskimi. Owe ruchy na Wielkim Stepie spowodowały także przybycie nowego ludu koczowniczego ze wschodu – Pieczyngów. Ci zdolni jeźdźcy będą teraz stopniowo opanowywać zachodni step Eurazji, aż do ich szczytu potęgi na początku XI wieku. Lecz tymczasem mamy IX wiek i najgorsze dla Chazarów miało dopiero nadejść. Pod koniec IX wieku, kiedy Węgrzy wynieśli się już daleko na zachód, pod same granice Królestwa Franków, Chazarowie znów opanowali Dolny Dniepr i ze swojej bazy operacyjnej w Kijowie ściągali daniny z licznych plemion słowiańskich zamieszkujących okolice tego grodu. Pod koniec IX wieku Kagan Beniamin musiał stawić czoła silnej rewolucji podległych Chazarom plemion. I mimo, że wygrał to zmaganie, to jego syn Aaron II musiał z kolei walczyć na południu z Alanami, którzy właśnie przeszli na chrześcijaństwo i uzyskali przez to ochocze wsparcie Bizancjum w swojej misji wyplenienia judaizmu ze stepu. Zwróćcie tutaj uwagę, że w owym czasie Kaganowie Chazarscy porzucają już całkowicie swoje wcześniejsze tureckie imiona i przyjmują te wywodzące się z tradycji żydowskiej, takie jak Beniamin, Aaron, Józef czy Dawid. Wewnętrzne walki w Chazarii zachęcają na przełomie IX i X wieku kolejne fale Pieczyngów do stopniowego zasiedlania północnej części europejskiego stepu. W tym samym czasie z północy nadciągają Waregowie i mają oni tak wiele uroku osobistego, że przekonują Słowian do podążania za nimi i zrzucenia chazarskiego zwierzchnictwa. Dynastia Rurykiewiczów coraz mocniej rozsiada się w Kijowie i jego okolicach, doprowadzając w X wieku do licznych wojen z Chazarami. Ale wszystko zaczęło się od ciekawego układu z 909 roku. Skandynawscy kupcy, którzy w owym czasie podróżowali przez Nowogród, Kijów, na południe, aż do Bagdadu i innych bogatych miast azjatyckich, donieśli Waregom z Naddniepru o niebywałych bogactwach, jakie mieszczą się w tych dalekich miastach. Zachęceni tymi opowieściami, Waregowie z Rusi postanowili najechać i złupić bajecznie bogate miasta muzułmańskie na południu Morza Kaspijskiego. Taka operacja była także na rękę Chazarom, więc Kagan zgodził się na przemarsz tej łupieszczej ekspedycji przez jego step. Waregowie przepłynęli przez Morze Kaspijskie, przez kilka lat plądrowali niespodziewające się takiego najazdu miasta, w tym Baku i Gorgon, leżący daleko na południowym wschodzie, i objuczeni wielkimi łupami popłynęli na północ, aby przez Wołgę wrócić do siebie. Układ z Kaganem zakładał, że w zamian za prawo przemarszu otrzyma on połowę łupów z tej wyprawy. Nie wiadomo, co poszło nie tak. Czy to Waregowie nie chcieli się podzielić, czy też Chazarowie zapragnęli zagarnąć całość tych wielkich łupów, które wieźli ze sobą Waregowie. Wiadomo natomiast, że koczownicy najechali Wikingów i zabrali im skarby, zabijając większość z nich, a ci, którzy uciekli, zostali później dobici przez mieszkające na północy plemiona słowiańskie oraz przez Bułgarów chamskich. Tak więc ta śmiała, wareska ekspedycja zakończyła się totalną masakrą tych, którzy wcześniej plądrowali południe Morza Kaspijskiego. Jak się łatwo domyślić, spowodowało to wielką wrogość pomiędzy Chazarami a Rusią Kijowską. Ruscy kupcy
Od tej pory mieli zakaz handlu na terenie Chazarii, a muzułmanie ze wschodu, Kwazemirowie, postanowili dogadać się z muzułmanami z Nadkamy, Bułgarami chamskimi, i główny szlak handlowy wschód-zachód puścić teraz przez terytorium swoich braci w wierze, bo Bułgaria chamska od 922 roku była już oficjalnie islamska. To spowodowało ogromny kryzys ekonomiczny w kaganacie chazarskim, bo handel był krwiobiegiem tego wielkiego państwa, a teraz został on drastycznie ograniczony. Kiedy w 943 roku Rusowie wyprawiają się na południe Kaukazu, poszukując tam dogodnego miejsca do dalszej ekspedycji oraz osadnictwa, Chazarowie biernie przyglądają się tym poczynaniom, mają bowiem swoje problemy na głowie. Wreszcie w 965 roku Kniaz Światosław postanawia uzyskać bezpośredni dostęp do wschodnich szlaków handlowych. Organizuje on wielką wyprawę przeciwko Chazarom. Aby mieć szansę ze świetną kawalerią chazarską, najmuje licznych pieczyngów jako najemników do swojej armii. Kampania wojenna trwa 4 lata i kończy się zupełną katastrofą dla Chazarów. Zostają zdobyte wszystkie ich ważne miasta i większość z nich zupełnie zniszczona. Kiedy kilkanaście lat później arabski kupiec odwiedzi dawną stolicę kaganatu, napisze te ważne słowa: po ruskim najeździe nie zostało ani jedno winogrono, ani jeden rodzynek, ani nawet listek. Oczywiście Chazarowie nie znikają wraz z podbojem Światosława, który nie jest w stanie kontrolować tak ogromnego terytorium. Właściwie to poza łupami i przesunięciem swojej granicy nieco na południowy wschód nie zyskał on wiele więcej. Chazarowie wycofują się w rejon północno-wschodniego Kaukazu, gdzie przetrwają jeszcze przez kilka stuleci, natomiast ich miejsce na stepie zajmą teraz pieczyngowie, którzy tak naprawdę stają się głównymi beneficjentami światosławowej kampanii wojennej. Ale o pieczyngach opowiem Wam już w kolejnym odcinku. Tak więc ten judaizm w kaganacie chazarskim upadł wraz z końcem tego kaganatu pod koniec X wieku, ale też był w pewnym sensie powodem jego klęski, ponieważ zarówno muzułmanie, jak i Ruś Kijowska mieli powód religijny, aby najeżdżać Chazarów, bo byli oni innego wyznania. Tak samo Bułgarzy kamscy, którzy w X wieku usamodzielnili się, nie byli już braćmi w wierze dla swoich pobratymców skądinąd, bo zarówno Bułgarzy, jak i Chazarzy to były ludy tureckie. Natomiast już tutaj dzieliła ich ta wiara, bo Bułgarzy, jak pamiętacie, byli wyznania islamskiego. Koniu, jedziemy dalej. A Chazarowie wybrali sobie właśnie ten egzotyczny bardzo judaizm. Jest to praktycznie jedyny przykład, żeby duże państwo w średniowieczu przyjmowało judaizm jako swoją dominującą religię. No, nie opłaciło się to ostatecznie Chazarom. Ach, no i dzisiaj można to powiedzieć tylko jako ciekawostkę, że ten eksperyment wykonany, lecz niestety nieudany. I tak właśnie kończy się historia wielkiego kaganatu chazarskiego. Kaganatu, którego historia w Polsce jest bardzo mało znana, a który przez 300 lat dominował w Europie Wschodniej, który rozgrywał tutaj karty, był jednym z najważniejszych graczy politycznych, który był bardzo istotnym sojusznikiem Bizancjum i pomagał im bardzo w walce zarówno z Arabami, jak i wcześniej z Sasanidami, który był głównym kontestatorem początków Rusi Kijowskiej. I gdyby na przykład te losy potoczyły się nieco inaczej, gdyby Chazarowie wygrali z Rusią, no to nie mielibyśmy później całej historii związanej z Wielką Rusią Kijowską, tylko ciągle mielibyśmy na wschodzie wielkie państwo tureckich Chazarów. Ale tak się właśnie nie stało. Światosław rozbił kaganat chazarski, zniszczył go doszczętnie i później historia potoczyła się zupełnie inaczej. Na ich miejsce przyszli kolejni koczownicy, ale o tym to już będę opowiadał w kolejnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć! Mam nadzieję, że też pogoda
w kolejnych odcinkach będzie znacznie lepsza, bo w tym mrozie nie jest najprzyjemniej opowiadać o tych wspaniałych koczowniczych ludach, które oczywiście też zimę miały, no bo klimat kontynentalny powoduje, że zima jest nieco bardziej sroga niż ta nasza, nawet polska zima. I też pewnie musieli sobie radzić, jeżdżąc konno w takich zimowych warunkach. Ale szczerze powiedziawszy, koń bardzo fajnie grzeje i praktycznie zimno może być tylko w ręce, bo cały dół ciała jest ogrzany przez wspaniałego wierzchowca.